Grzegorz Szumielewicz, jeden z bohaterów dzisiejszego meczu wygranego przez ekipę z Grodziska Mazowieckiego 3-2. No panie Grzegorzu, aż nie wierzyłem, kiedy spojrzałem w pańską metrykę, że pan ma 36 lat. Po prostu nie chce mi się wierzyć, nie, nie i jeszcze raz nie. Dlatego zachęcam do uprawiania sportu i pozdrawiam moich wychowanków z klas sportowych. Mimo nauczania zdalnego trenujcie, nie dajcie się, no a ja staram się wykorzystać. Bądź to pewnie moje ostatnie sezony, ale póki zdrowie jest i mam z tego frajdę, to staram się grać i pomagać drużynie. Ale teraz już przejdźmy do kwestii boiskowych. To spotkanie wygrane 3-2, ale przede wszystkim ja patrząc na to z boku zwróciłem uwagę na jedną sprawę. Bardzo nierówne było to spotkanie i trzeba było chyba to przyznać. Znaczy spodziewaliśmy się tego, że to będzie spotkanie o dużym ładunku emocjonalnym, jak to się mówi. Mimo braku publiczności robiliśmy tą atmosferę i mam nadzieję, że ludzie, którzy nas wspierali online, czuli to gdzieś w domach. Byliśmy dobrze przygotowani do tego spotkania taktycznie. Nasz statystyk Paweł Kowalewski, można powiedzieć, starał się rozpracować drużynę z metra. Widzieliśmy mniej więcej, co grają. Czasami bardzo się chce i troszkę niefortunnie zaczął się ten drugi set dla nas. No i później praktycznie każdy set miał swoją historię. No i pytanie chyba, którego nie da się uniknąć, bowiem żyjemy w czasach, w jakich żyjemy. Nie ma nic pewnego. Tutaj drużyny dogadują się między sobą, byle tylko ta liga grała. Kto jest zdrowy, ten gra. Ale prawda jest taka, że była to kolejka numer 5, a wy zagraliście dopiero spotkania numer 2. Wniosek 1. No niestety macie tego pecha, że gracie raz od Wielkiego Święta. No tak i troszkę straciliśmy w naszych przygotowaniach, tej dyspozycji. Pomału wracamy. Nasz trener przygotowania motorycznego Sebastian Kobza robi świetną robotę. Naprawdę stara się nas przywrócić do tej dynamiki, do tej mocy, nad którą pracowaliśmy przed sezonem. To będzie pewnie długa liga, będą przerwy, będą mecze przekładane i musimy się na to przygotować. Także w całej tej sytuacji mamy ten komfort, że już przeszliśmy tą zbiorową infekcję i teraz może być tylko lepiej. I na koniec takie pytanie. Jak miałby pan wskazać taki jeden element, z którego Sparta Grodzisk Mazowiecki może być znana w przyszłości? Bo dzisiaj rzuciło mi się w oczy przede wszystkim jedno. Znakomita obrona. Mam nadzieję, że i w innych elementach będziemy pokazywać swój potencjał. Do tej pory była to atmosfera tutaj na hali przy Westfala. Dziś mogę powiedzieć, że nadrabiamy walecznością i wolą walki i na pewno jaki przeciwnik by tu nie przyjechał, może się spodziewać, że będziemy starali stawiać się jak najtrudniejsze warunki i wygrywać. Bardzo dzięki za rozmowę i co do atmosfery, to potwierdzam. Pierwszy raz w życiu byłem w tej hali, mimo że bez kibiców, to i tak atmosfera była przednia. Dzięki. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. Tomasz Rosa, szkoleniowiec drużyny z Grodziska Mazowieckiego. No panie trenerze, przede wszystkim gratulacje za wygraną. Jednocześnie pierwsze zwycięstwo w tym sezonie, ale miejmy na uwadze to, że to był dopiero wasz drugi mecz. No dokładnie, no, nas cieszy przede wszystkim, że był to mecz walki, mecz z liderem. Ciężko było to zwycięstwo, tak? Zwłaszcza po czwartym, dosyć mocno przegranym secie. No niemniej jednak ja jestem zadowolony, że potrafiliśmy wrócić do grania, utrzymać koncentrację do końca. No i myślę, że w końcu chcę zdeklasować rywala. No tak, działo się tutaj sporo, między innymi tutejszy rycerz, tudzież... Spartiata! Spartiata sobie przechodził w trakcie spotkania i też rozpraszał czasami moją uwagę, zresztą bardzo miły zwyczaj. Musi pan trener jednak jedno podkreślić, to spotkanie oczywiście bez udziału kibiców, aczkolwiek i tak było czuć fajną atmosferę. Tak, no bo jeżeli my sami zawodnicy nie nakręcą, nie zrobią tej atmosfery, tak, no będzie nam ciężko grać, a poza tym, no mówię, gra się głównie dla kibiców, tak, więc no musimy my sami zacząć się cieszyć, bo nie cieszy nas już granie dla kogoś, więc no jesteśmy już, że tak powiem, przygotowani, zagraliśmy tydzień temu mecz w Wyszkowie, też bardzo ciężki mecz, co prawda przegrany 3-2, wiedzieliśmy jak się gra bez kibiców, więc no już tutaj też byliśmy na to przygotowani. A za tydzień misja Augustów, kolejny rywal na waszej drodze, ale mecz domowy, to też jest dobra informacja.
Tak, tak, misja Augustów, z tym, że czekam na potwierdzenie, bo tam jest jedna osoba chora, czekamy na potwierdzenie, czy to jest COVID, mam nadzieję, że nie, że test będzie negatywny i ten mecz się odbędzie, bo mówię, no nam brakuje grania, my też żeśmy praktycznie 2 tygodnie nie trenowali, no jesteśmy głodni gry, jak widać było dzisiaj i liczymy na to, że ten mecz będzie jednak. To dużo zdrowia przede wszystkim i po prostu niech wygra sport. Dziękuję bardzo, wzajemnie dużo zdrówka. Marcin Lubiejewski, szkoleniowiec drużyny Metra Warszawa. No panie trenerze, wydawało się w pewnym momencie, że wszystkie argumenty macie po swojej stronie, a tu taki figieli, przegrana w tiebreaku. No jak to omawiał też mój dawny trener, tiebreak to jest loteria, nie można mieć... być pewnym nigdy wygranej, ani mówić, że argumenty są po jednej stronie. Czy może bardziej by były, gdybyśmy na przykład przegrywali 0-2, wygrali 2 kolejne sety wysoko i drużyna przeciwna już była rozłożona na łopatki. Tu było niestety tym razem tak na zmianę. Pierwszy set Grodzisk, drugi my, trzeci Grodzisk, czwarty my. No i wyszło, że tak powiem, znowu kolej padła na Grodzisk. Szkoda, bo to kolejny tiebreak, drugi pod rząd, przegrany. Musimy na tym popracować. Gramy to na treningach, końcówki setów, no ale no tutaj przewaga za szybko była zbyt duża, odskoczył Grodzisk. Sparta kontrolowała, już nie udało się dogonić. I nie dało nie zwrócić się po prostu uwagi na jeden fakt, jak pan bardzo szybko reaguje na wydarzenia boiskowe. Te liczby zmian, które pan przeprowadzał, były wręcz kosmiczne i praktycznie co początek seta to inny skład. No, w sumie to też dobrze świadczy o nas, bo mamy w miarę wyrównany skład. Tak ostatni mecz też się w sumie skończył, że szukaliśmy tego składu. W czwartym też się udało z Legią wejść w grę, wygrać. Tutaj też po tym trzecim przegranym dałem szansę też ludziom, którzy się nie pojawiali się w tym meczu. Część z nich to byli też na przykład juniorzy, jak rozgrywający. Więc no, szukaliśmy tego optymalnego ustawienia. No, czwarty set super, zaskoczył, no ale tiebreak już niestety nie poszedł tak, jak powinien. No. Według terminarza przed wami spotkanie z drużyną z Augustowa dopiero 7 listopada. Mówimy cały czas pod kątem teoretycznym, bo tak mówi terminarz, a wiemy, że pandemia może spowodować, że losy tego całego sezonu, jak i terminarza będziemy mogli sobie podrzeć i wrzucić do kosza. No ale właśnie, jak to wygląda z punktu widzenia trzymać cały czas w tak ciężkiej sytuacji zespół w ryzach, żeby praktycznie w każdym momencie byli gotowi wyjść na boisko i walczyć? No pandemia na pewno siedzi i sytuacja z koronawirusem z tyłu głowy u każdego. Co to będzie za chwilę, jak się okaże, ktoś musi iść na kwarantannę, ktoś zachoruje, ile przerwy, jak te mecze się potoczą, przekładanie, kombinowanie, no to niestety nie pozwala też może do końca na być pełnym skupionym na treningu, chociaż ja staram się mówić do chłopaków, że my robimy swoje, pracujemy nad tym, co mamy wyrobić na treningach, plus nad kolejnym przeciwnikiem, a nad pandemią, że tak powiem, może czasami lepiej jest nie oglądać dużo telewizji i spokojnie robić swoją robotę i skupić się na treningach i na kolejnym przeciwniku. No liczymy, że nas jeszcze nic nie dopadło, że jak najdłużej będziemy w zdrowiu i te mecze będziemy rozgrywać planowo. To wszystkiego dobrego i dużo zdrowia przede wszystkim. Dziękujemy bardzo.